Florin, gdzie jesteś? Przestraszyłeś mnie! To dlatego, że kazałaś na siebie czekać, księżniczko. Czekaj! Dobrze wiesz, że ja nie mogę tak wychodzić z pałacu. Przecież o tym wiem. A przyniosłeś dla mnie jakiś prezent? Wiesz, jasne, że tak. O, Kinia, jesteś taka... taka... Włochata? Włochata? O, Rety! Aha! Wracaj ze mną, Finia! Twoja babcia bardzo się zezłościła! Wow! Co to jest? Kiedyś w tych jaskiniach ludzie czcili śnieżnego Feniksa. To taki magiczny ptak, który zna wszystkie tajemnice lodowego świata. A jeśli o mnie chodzi, ten Feniks to tylko taka legenda. Nasza ucieczka też była legendarna. A co dostanę za ratunek? Zamknij oczy. To zaraz ci pokażę. Jeszcze się zastanawiasz? To teraz zaostrzymy trochę pazury. Puszczaj mnie! Ahaka, zabierzesz mnie na łyżwy? Za co to było, babciu? Ten chłopak po prostu nie jest dla ciebie, Finia. Florin jest taki miły. Jesteśmy dla siebie stworzeni. On jest ze świata wiosny. Nie widzisz, że już od tygodni nie padał tu śnieg? Pochodzicie z dwóch różnych światów. Wasz związek nie ma racji bytu, o ile nie chcecie zrobić komuś krzywdy. To takie niesprawiedliwe. Jego stopa już nigdy więcej nie postanie w naszym świecie. Ty jesteś niesprawiedliwa! Nie chcę, żebyś musiała przeżywać to samo, co twoja mama. Wszystko zaczęło się topić i odeszła ze świata zimy ze swoim ukochanym ze świata jesieni. A ja nie zniosę kolejnej takiej straty w moim królestwie. Jesteś okropnie samolubna! O? Nic dziwnego, że mama wtedy odeszła! Przepraszam cię. Dosyć tego, młoda damo. Suniwa, Finia ma od teraz szlaban. Florin został zupełnie sam na tym zimnie. A wkrótce zrobi się ciemno. Musimy go odnaleźć. Twoja babcia po prostu chce dla ciebie najlepiej. Ale Florin może nie znaleźć wejścia do swojego świata wiosny. Musisz mnie stąd wypuścić. Przykro mi, ale dostałam rozkaz, by upewnić się, żebyś nie wyszła z pokoju. Choć wiesz, nie jestem w stanie w tym samym czasie bronić sekretnych zewnętrznych schodów do pałacu. Sekretnych schodów? A to ciekawe. Księżniczka? Sama w środku nocy? Skąd wiesz, kim jestem? Wiem różne rzeczy, których nie widać gołym okiem, Finia. Wiem również, że szukasz tutaj młodzieńca, którego kochasz. Florin! Czyli wiesz, gdzie jest? Poszedł do pałacu. Chcę cię znaleźć. Nie. Jeśli babcia go tam znajdzie, to wyrzuci go! A ja chyba znam rozwiązanie, Finia. Co, proszę? Według pewnej starej legendy, jeśli zakochani z dwóch różnych światów naprawdę chcą być razem, to jeśli dotkną magicznego kryształu na północnej górze, to wtedy świat zimy przetrwa. Magiczny kryształ? Tylko prawdziwa miłość może wyzwolić jego magię. Możesz nas tam zabrać? Ale droga na szczyt jest bardzo niebezpieczna. Nie możemy tracić więcej czasu! Tam jest! Szybko! Hej, ja... Florin! Wystraszyłam cię? Na północną górę? Jesteś tego pewien? Oh.
Mam nadzieję, że nie jest aż tak naiwna, żeby uwierzyć w jakąś starą legendę. A jeśli wybierze ścieżkę po lodowych stopniach, to stracimy ją na zawsze. Ahaka, musisz ją tutaj przyprowadzić. Nigdy sobie tego nie wybaczę, jeśli stanie jej się jakaś krzywda. Ja też. Ahaka! Ja się duszę! Puść mnie! Przepraszam. I zabierz Florina z powrotem do portalu, Ahaka. Już nigdy więcej nie narazi księżniczki i zimowego królestwa. Musicie uważać. Te stopnie są bardzo stare i niebezpieczne. Od tego miejsca nie mogę wam już pomóc. Sami musicie dojść na szczyt góry. Powodzenia. Dziękuję. Za wszystko. Pewnie trzeba użyć tego, by odnaleźć drogę. Chodźmy! Damy radę! Oczywiście, że tak! Twierdzisz, że jestem słaby? Ahaka! Musimy się pospieszyć! Czekaj! Finia! Muszę się tylko trochę rozgrzać! Nie mamy na to czasu! Inaczej Ahaka nas złapie! Ty i ten twój durny śnieżny troll! I do tego twoja babcia! Nie możemy całe życie uciekać! Ale to wcale nie jest durny śnieżny troll! On robi to, co każe mu moja babcia. Musimy iść do przodu, nawet jeśli się zmęczyłeś. Nie zmęczyłem się! Ja po prostu nie jestem wcale pewien, czy to wszystko jest tego warte. Tylko prawdziwa miłość może wyzwolić magię kryształu. Pomóż! Zaufaj mi, Florin. Nie możemy się teraz kłócić. Proszę. Chodźmy już. Co? Przestałaś wierzyć w magię kryształu? To wcale nie działa! Dlaczego to nie działa? Może to nasza wina? Może my po prostu... się nie kochamy? Jak mogłaś pomyśleć coś takiego? Chyba lepiej, jeśli już pójdę. Ahaka! Nie! Nie! Florin! On zamarza! Ja wcale tego nie chciałem! Idź sobie, te durny, śnieżny trolu! Tak mi przykro. Proszę, nie. Błagam. Znów pada śnieg. Magia zadziałała. Finia? Ja przepraszam. Nie masz za co.
Kryształ będzie tu bezpieczny. I od teraz już nikt nie będzie wątpił w jego legendę. Muszę przyznać, że byłam zaślepiona przez moje własne uprzedzenia i bardzo źle was oceniłam. Dlatego was przepraszam. Od teraz nie zamierzam już stać wam na drodze. A tobie w szczególności jestem winna przeprosiny. W porządku, pada śnieg, zaraz zapomnimy, prawda? Wcale nie mówiła królowa do mnie, tak? O, ja nie...